Uczniowie szkół podstawowych z Bełchatowa i okolic wzięli udział w konkursie z wiedzy o pontyfikacie świętego Jana Pawła II i tym razem zmagania uczestników odbyły się w sali herbowej Bełchatowskiego Urzędu Miasta. 11. edycję przedsięwzięcia, które zostało włączone w obchody Dnia Patrona Miasta Bełchatowa, wspólnie zorganizowały Szkoła Podstawowa nr 5 i nr 13. Jest to konkurs już z tradycjami. 11. edycja, kiedy zaczynaliśmy, Jan Paweł II żył, mieliśmy to szczęście otrzymać jego jakby błogosławieństwo do tego konkursu w postaci listu ze Stolicy Apostolskiej i tak pierwsza ta edycja tak właśnie wyglądała. Później oczekiwaliśmy na jego najpierw beatyfikację, teraz już kanonizację, ale ciągle jest to postać tak żywa wśród nas, Polaków, że myślę, że to jest przyczyną popularności tego konkursu. To już 11 raz spotykamy się na wiosnę tutaj wspólnie, gdzie możemy uczcić osobę Jana Pawła II. Mamy dzisiaj 10 szkół, które tutaj w tej chwili rywalizują i muszą rywalizować na różnych płaszczyznach. Jest to zarówno konkurs wiedzowy, muszą się wykazać wiedzą, jak konkurs plastyczny. Dodatkową trudnością w tym roku jest to, że dzieci recytują wiersze Jana Pawła II. Także konkurs dosyć ciekawy i dosyć dużo się dzieje. Za każde zadanie trzyosobowe zespoły reprezentujące poszczególne szkoły otrzymywały punkty. Najlepiej ze wszystkimi konkurencjami poradziła sobie drużyna ze szkoły podstawowej nr 13. O dwóch kolejnych miejscach zdecydowała dogrywka. Ostatecznie drugą lokatę wywalczył zespół ze szkoły podstawowej nr 1. Trzecią uczniowie ze szkoły podstawowej nr 8. Nagrody laureatom, a także wszystkim uczestnikom wręczył prezydent miasta Marek Szanowski, który wsparł i objął konkurs honorowym patronatem. Myślę, że ci uczniowie, którzy dzisiaj przyjechali do Urzędu Miasta, są naprawdę elitą, która ma bardzo potężną wiedzę o życiu, o działalności świętego już Jana Pawła II. Jak podkreśla wikariusz parafii w Grocholicach, taki konkurs rozwija wiedzę i intelekt uczniów, a także wzbogaca ich duchowo. Dzieciom na pewno daje dodatkowe możliwości, bo poznają życiorys świętego przy okazji patrona naszego miasta, ale także uczą się takiej zdrowej współrywalizacji, takiego zdrowego podejścia do wygrywania. Tutaj nie ma dzisiaj przegranych, każdy z nich prezentuje naprawdę wiedzę na bardzo wysokim poziomie i myślę, że to też jest dla nas wzajemnie ubogacenie się sobą, że szkoły z terenu powiatu miasta Bełchatów mogą spotkać się tutaj właśnie i uczcić osoby Jana Pawła II. W tym roku jest to, można powiedzieć, wydarzenie unikalne, bo po raz pierwszy jest to konkurs, kiedy patron jest już święty. Już dziś organizatorzy zapraszają uczniów do startu w kolejnej 12. edycji konkursu. Zapewniają, że i tym razem zaskoczą uczestników nowymi zadaniami.